Można znaleźć się w finale Bartosz Zmarzny, pierwsze pole Patryk Dudek, trzecie, między nimi Kai Hukenbeck na polu czwartym, też nie można go nie doceniać, Norik Bledern, Polska kontra Niemcy, jedziemy po awans do wielkiego finału, kto najlepiej ze startu, Bartosz Zmarzny, Dudek delikatnie zajechał mu drogę Hukenbeck, ale ten scenariusz, który Marcin Kuźmicki przewidział, zrealizowany został, Bartosz Zmarzny wypchnął na zewnętrzną Hukenbecka, trochę przeszkodził w tej jeździe Hukenbeck swojej jeździe Dudkowi. To nieważne w tej chwili, że Hukenbeck znalazł się przed Dudkiem, chociaż Dudek odbija drugą lokatę. Jedziemy na pierwszej i na drugiej pozycji. Hukenbeck będzie walczył. Napędza się po zewnętrznej, ale teraz poczęstowany szprycą przez Patryka Dudka. No i stracił kilka metrów dystansu do naszego reprezentanta. O to chodziło. Tak miało od początku to wyglądać, jeśli chodzi o biało-czerwonych. Nieważne jednak, jak się zaczyna. Nieważne, jak jest w środku rywalizacji. Ważne, że koniec zwieńczy dzieło, choć jeszcze jedno okrążenie. Teraz ustawiam się Polacy parą przy krawężniku. Dudek pod bandą Zmarzyk. Jest bezpieczna, jest wyraźna przewaga nad Kajem Hukenbeckiem. Biało-czerwoni wygrają podwójnie. Biało-czerwoni wjeżdżają do wielkiego finału. Polska biało-czerwoni, brawo, brawo panowie. Mimo, że było trudno, nie było przecież pewne, czy nasi reprezentanci dadzą...